Dobry wieczór Państwu. O, słychać, cudownie. Bardzo miło widzieć Państwa znowu na spotkaniu z cyklu koneserzy słów. Mam takie pytanie, tak jak zadawałem wcześniej z ciekawości. Kto był na trzech spotkaniach? Ładnie. Na dwóch? Na jednym? Na żadnym? Super. Znaczy nie super, że nie byliście na żadnym, ale fajnie, że przyszliście dzisiaj Państwo. Więc witam serdecznie i teraz chciałem powitać naszych gości. To będę w kolejności alfabetycznej kobiety mężczyźni. Anna Dereszowska, zapraszam. Ewa Winnicka, zapraszam. Maciej Łubieński, zapraszam. Ania, czyli tutaj. Łukasz Orbitowski, zapraszam. Tak. Taki mamy dzisiaj piękny zestaw. Siadajcie, chłopaki. Chciałem tylko wyjaśnić, tłumaczyłem na Facebooka, gdybyście Państwo nie wiedzieli, to nie jest Michał Kępa ten z brodą, to jest Maciej Łubieński. Michał Kępa po prostu przedwczoraj miał wynik pozytywny, siedzi na izolacji. Co prawda jest jeszcze druga interpretacja, że ma oddać książkę wydawcy i dawno już przewalił termin i po prostu go sumienie ruszyło. Zaczynamy nasze spotkanie. Aha, witam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich Was przed ekranami laptopów, komputerów, komórek w Polsce i na całym świecie. No dobrze, jedziemy. Aha, tak jak zwykle, tak do godziny, lepiej mniej niż za dużo. I ewentualnie, gdyby były pytania i potem po tej godzince tutaj przy stole można podejść, poprosić o podpisanie czegoś. I chciałem zacząć od takiego wątku, który się pojawił w ogóle, nie pamiętałem o tym, przywoziłem tutaj szanownego autora Łubieńskiego, który mi przypomniał o swoim związku z miejscem, w którym jesteśmy i z twórczością artystyczną. Powiedz proszę Państwu, co tu się działo. Przede wszystkim chciałem pozdrowić zawodnika z pierwszego składu, kolegę Kępę, i życzyć mu zdrowia i w pewnym sensie będę starał się wypełnić tą pustkę po nim. Ja parę lat temu byłem, jakby to powiedzieć, członkiem takiego, jak to się mówiło, teatro kabaretu Pożar w burdelu. I myśmy tutaj mieli w dawnym jeszcze koneserze niedotkniętym deweloperską ręką, mieliśmy tutaj taki show o Pradze, a tak naprawdę o wódce. Tematem była wódka i jej jakby rola w polskiej kulturze, więc mam do tego obiektu, można powiedzieć, szczególny stosunek, zarówno jakby taki artystyczny, jak i też taki, no właśnie, osobisty, nie wiem, dosłowny. No to już wiemy. To teraz tak. Ja chciałem na początek i od razu mówię, że to jest, nie było przygotowywane, to znaczy sama zainteresowana, czyli koleżanka Dereszowska, nie wie, dopiero dowiedziała się przed chwilą. To znaczy tak, Ania między innymi jest tutaj z nami dlatego, że poza tym, że promuje czytelnictwo, ale że przeczytała w swoim życiu bardzo, bardzo wiele audiobooków, między innymi dla Państwa, bardzo różnych. Więc chciałem sprawdzić, jak jej ta praca idzie. I po prostu wcześniej, nie informując jej, poprosiłem tu zgromadzonej trójki o przysłanie krótkich próbek swojej twórczości. I teraz koleżanka Dereszowska pokaże, jak się interpretuje słowo pisane znanych i cenionych autorów. Prawda, wszystko będzie awista, więc ewentualne błędy, szanowni, szczególnie ortograficzne, ewentualne błędy, jeśli się trafią, to proszę uprzejmie o wybaczenie. Ja mogę tylko, bo tu widzę, że masz moje, to jest tylko fragment z większej całości nowej książki, także wszelkiego rodzaju mętność tego tekstu się tłumaczy niekompletnością. Czyli widzisz, Ania, co złego, to nie ty, także to... Tak. To niech tak będzie. No dobrze, jedziemy. W takim razie o wilkołakach. W dzieciństwie bałem się potworów. Przerażały mnie bestia z niekończącej się opowieści i czarno-biały Nosferatu, którego kiedyś pokazali w telewizji. Mama pozwalała mi oglądać filmy jak leci. No. Nadaktywna wyobraźnia stworzyła potwory żerujące w parku pomiędzy Witominem a centrum miasta, a nawet przy śmietniku.
Nigdy nie wchodziłem do klatki sam i czekałem, aż zjawi się jakiś sąsiad, a gdy matka raz wysłała mnie do piwnicy po bombki, myślałem, że zwariuję z przerażenia. Samotności w windzie też nie zdołałem dźwignąć, bo wyobrażałem sobie demoniczne palce wsuwające się przez szparę na dole, które rozerwą mnie, jeśli tylko stanę między piętrami. A wiesz, że ja też miałam tak? Jak wchodziłam po schodach w domu, w moim rodzinnym, mieliśmy takie niezabudowane schody, które miały tam przerwy pomiędzy szczeblami i za każdym razem wyobrażałam sobie, że mnie tam chwyci taka ręka i mnie wciągnie w te szczeble. Więc znam to. Wprawdzie windy nie mieliśmy, ale mieliśmy schody. Pod moim łóżkiem mieszkał wielki szczur z ogonem grubym jak kabel ciepłowniczy. Drzwi szafy złowrogo drżały. Zasypiałem tylko przy włączonym świetle i prosiłem mamę, aby czuwała przy mnie, aż zasnę, na co nie miała ochoty. W końcu zapytała, czego się boję. Odparłem, że potworów. Niepotrzebnie, zapewniła. Potworami jesteśmy właśnie my, to przed nami drżą ludzie. Gaszą światła, ryglują drzwi, trwoga ścisza im oddech. Nie czułem się ani trochę potworem, więc zapytałem, kim konkretnie jestem. Mama przepięknie udała zdziwienie i powiedziała, że wilkołakiem. Właściwie oboje nim jesteśmy. Ja małym wilczkiem, ona groźną waderą. Następnego wieczoru, gdy znów odmówiłem zgaszenia światła, posłyszałem wycie zza kanapy. Mama siedziała tam na czworakach i zawodziła, unosząc głowę, jakby lampa na suficie zmieniła się w księżyc. Padłem na kolana i odpowiedziałem tym samym. Potem tarmosiliśmy się na podłodze, szczerzyłem zęby jak kły. Tak było co wieczór. Mama wyła w kuchni, łazience czy przedpokoju, do tego komicznie wywracała oczami i szorowała paznokciami po parkiecie. Wkrótce nasza zabawa rozlała się na całe osiedle. Serio? Wieczorami wychodziliśmy przed blok i biegliśmy w różne strony. Pędziłem pod kościół ku załomom niskich budynków parafialnych, gdzie spotykali się anonimowi alkoholicy, na tyły spożywczaka i za śmietnik, który nagle stał się oswojony i bezpieczny. Kucałem i wyłem. Gdzieś z daleka odpowiadał mi skowyt mojej mamy. Szliśmy do siebie, nawołując się nawzajem. Byłem szczęśliwy i gorący, a jak już widziałem mamę, pędziłem do niej pochylony i wyszczerzony tak samo jak ona do mnie, odbijając się dłońmi od asfaltu, śniegu, kałuż. Ludzie brali swoje psy na ręce. Dzieci pokazywały nas palcami, a my dopadaliśmy siebie, tarmosiliśmy nosem o nos i dopiero wtedy wracaliśmy do ludzkiej formy, a potem do domu. Widzieli mnie koledzy z klasy i znaleźli drugi, prócz imienia, powód do szydery. Potem miałem to w dupie, bo byłem wilkołakiem. Raz wiosną, pod pełnym księżycem, gnałem w stronę niskich bloków na Widnej, bo stamtąd dochodziło wycie mamy. Spotkaliśmy się pod podstawówką i radośnie szczerzyliśmy kły nos w nos. Napatoczył się jakiś smutny chłop w koszuli non iron i zapytał, czy jesteśmy popierdoleni, bo wstyd przynosimy całemu osiedlu i nasze miejsce jest w Kocborowie. Mama obnażyła zęby i warknęła, jakby chciała go ugryźć. Byłem pewny, że to zrobi, bo ruszyła gniewnie wprost na faceta. Spierdalał, aż serce rosło. W domu mama wyjęła z lodówki krwiste mięso i zapytałem żartem, czy zjemy je na surowo. Nie no, pięknie, brawo. Łukasz, a to jest, powiedz parę słów, co to będzie. To jest fragment nowej powieści, która nosi tytuł Chodź ze mną i w dużym skrócie jest szpiegowskim romansem o UFO. Czego ten fragment w żaden sposób nie zwiastuje. A kiedy skończyłeś? Teraz trwają upierdliwe prace redakcyjne, w związku z tym obracam w głowie każdą uwagę od redaktorki i przeklinam fakt, że jest aż tak cholernie dobra. Aśka, pozdrawiam, premiera w maju. Pięknie. To kogo teraz wybierasz? Ewę, dobrze. Ewę mam teraz. Trup w parku. To są z kolei fragmenty z książki, z reportaży tych amerykańskich, zdaje się. Greenpoint, Kroniki Małej Polski, tak się nazywa. Dokładnie. O nas w Ameryce. Trup w parku. Kiedy upadają kolejne polskie powstania narodowo-wyzwoleńcze, Amerykanie powoli tracą finansowy entuzjazm dla tak zwanej sprawy polskiej. Patrioci na wygnaniu nie są w stanie utrzymać ani zainteresowania Ameryki, ani redakcji kolejnych gazet, które... Bardzo dziwnie, mam wydrukowany ten tak, tekst. Tak, to od razu powiem... ale... Nie mogę się połapać, bo mam tak połowę zdania urwane. To prawda, urywa się. Ja też miałem problemy z odczytaniem. Mnie to nie dziwi. Pracowałem z Ewą Wińską wiele lat w jednej redakcji. Nic, co pochodzi ode mnie, nie dziwi. Bo jest na przykład tak. Patrioci na wygnaniu nie są w stanie ani zainteresowania Ameryki, ani redakcji kolejnych gazet, które dają, by nawoływać do walki o niepodległą. Jest ich zbyt wielu. Nowe tytuły powstają jednak w Teksasie, Milwaukee, Chicago, Buffalo,
tam, gdzie tworzą się polskie kolonie. W roku 1876 ukazuje się pierwszy numer Kuriera Nowojorskiego, który wkrótce potem zostaje przeniesiony do Brooklynu. Po kilku miesiącach upada. Podnosi się, kiedy... Śmiało, śmiało. Chcesz, bo coś chciałaś, nie? Podnosi się, kiedy znajdują się nowi wydawcy. Dwóch Szewców i Krawiec. Redaktorem zostaje Edward Kulikowski, powstaniec listopadowy. Kurier nie jest sukcesem finansowym. Rok później dziennik The New York Times donosi, że w jednym z bruklińskich parków leżał nieprzytomny mężczyzna, który umarł, zanim dotarła lekarska pomoc. W jego kieszeni znaleziono 1 centa, fajkę oraz notatkę z informacją, że kilka godzin wcześniej przyjął truciznę, a gdyby go odratowano, przyjmie ją znowu. Ustalono, że samobójcą jest Kulikowski, dziennikarz nieżonaty, lat 64. W 1881 roku w Nowym Jorku powstaje gazeta, która ma być głosem tworzącej się właśnie organizacji, Związku Narodowego Polskiego. Nosi tytuł, o, z tymi narodowymi to już tak teraz... Teraz się modnie zrobiło, wszystko jest narodowe, teraz już wówczas było. Związku Narodowego Polskiego. Nosi tytuł Zgoda, ale popada w kłopoty, ponieważ w związku od początku istnienia formują się walczące ze sobą frakcje. Jej redaktor umiera z głodu. Boże, jakaś strasznie smutna historia. Polska historia jest po prostu. Drugi fragment. Mietko, rok przyjazdu 1989. Ja w ogóle nie chciałam nigdzie wyjeżdżać. Ale waliło mi się pierwsze małżeństwo. Teściowa mnie nienawidziła, a żona nie pozwalała córek widywać. Nie chciałem wyjeżdżać, bo nie chciałem komunistów o nic prosić. Jak wprowadzili kartki na cukier, to przestałem słodzić. Jak wprowadzili kartki na mięso, to stałem się wegetarianinem. Przestałem służyć do mszy w wieku lat 16, bo się okazało, że jestem większy niż wszyscy i to źle wyglądało. Potem w kościele mnie wkurwiali, to przeszedłem na zen. Przez zen zaszedłem do makrobiotyki. Ale żona była w ciąży i pomyślałem, że chyba jednak jestem katolikiem. Potem byłem drwalem. Wolny chłopak, wszystko miałem w dupie poza lasem. Kolega mój z Bochni znał się ze Zbigniewem Legutko z Krakowa, który na Greenpointie prowadził w swoim domu galerię sztuki. Ten Zbyszek wspólnie z Ewą i Wojtkiem Fibakami założyli magazyn Pro Arte o sztuce polskiej na zachodzie. Magazyn miał ją promować. Eleganckie zdjęcia prac artystów wklejane, zeszyty zszywane. 4 rocznice. Zbyszek szukał misia do składania tych zeszytów. Kolega przypomniał sobie, że ja w Krakowie pracowałem również przy restauracji starodruków. Pomyślałem sobie, kurwa mać, paszport dostałem, ale wizy już nie. Pani konsul zapytała, a pan skąd? Z Bochni. Uśmiechnęła się. Bochnia. Ależ tam podrabialiście wizy. Doskonała robota. Jacy to zdolni ludzie. Przez 5 lat w Bochni działała spółka. Ksiądz, milicjant i artysta. Ksiądz naganiał klientelę, milicjant załatwiał paszporty, a artysta rysował. Brawo. Panie Ewo, to teraz prosimy o kontekst. Już powiedziałeś znaczy w jednym zdaniu, ale trochę więcej kontekst tych dwóch historii. Znaczy, wybrałem te dwa krótkie fragmenty z większej całości. Powiedz coś. To jest książka o Polakach w Ameryce, ponieważ Polacy w Ameryce są trudni do objęcia, w ogóle do ogarnięcia, jak to Polacy. Skupiłam się na Polakach, którzy wyjechali na Greenpoint, na taki północny kawałek Brooklynu, skąd najdalej jest na Manhattan, który jest za wschodnią rzeką. I to jest opowieść o nas tam od XVII wieku, odkąd w ogóle Europejczycy postawili swoją europejską stopę w Nowym Jorku. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że trudno jest być Polakiem i taka opowieść o Polakach za granicą jest opowieścią też o Polakach w Polsce, tylko jest takim preparatem, który jest, można oglądać w otoczeniu różnych narodowości. A Brooklyn jest też świetnym miejscem do przyjrzenia się nas, ponieważ są tam bardzo różne narodowości oprócz polskich, z których my mamy kłopoty, ponieważ w ogóle mamy kłopoty. I w ogóle w naszych plecakach mamy, znaczy nie mamy prostowników, tylko komplikatory. A na Brooklynie mamy Żydów, mamy Portorykańczyków, mamy Włochów, łącznie z bruklińska mafia na Williamsburgu była może nie tak spektakularna jak w New Jersey, ale jednak bardzo też silna i mieliśmy też relacje z mafią i to było fascynujące 4 lata z mojego życia. Mieszkała pani tam cały czas? Nie, nie mieszkałam, ponieważ mam małe dzieci, które są w Polsce i
jeździłam 2 razy w roku, tak na kilka, znaczy wyporność moich dzieci to jest 12 dni dokładnie, bez matki. A potem już jest tyle jedynek do nadrobienia, że nie mogę wyjeżdżać, bo potem się po prostu nie przepchałabym ich do następnej klasy. Ale mam bardzo fajną opowieść o mafii, mogę jeszcze? Tak. Czy to nie zabiorę, Max, mogę? Zamieniam się w słuchaj, dołączył ostatni, będzie przeczytany ostatni. No. O Polakach i o Włochach, bo w dzielnicy włoskiej, to jest na ostatnim odcinku Manhattan Avenue, takiej arterii, która przecina Greenpoint. Pracowała Polka jako recepcjonistka w klinice medycznej należącej do Włochów, zresztą tych samych Włochów, którzy mają słynne studia filmowe nad rzeką. I ta pani Polka przychodziła do pracy i w pewnym momencie zaczęła przychodzić z podbitym okiem. I właściciele uznali, że to jest niefajnie, ponieważ źle wygląda i odstrasza klientów z podbitym okiem i pytali się, co się dzieje pani Jadziu. Pani Jadziu mówiła, nie, to wszystko jest w porządku, potknęłam się. Ale w pewnym momencie okazało się, że to nie jest potknięcie, tylko jest to sfrustrowany mąż, który ma problemy w pracy na rusztowaniach. I wtedy właściciele powiedzieli, że ten problem rozwiążą bardzo szybko. I pewnego dnia do pana, pod dom pani Jadwigi, pod mieszkanie podjechało 2 motocyklistów. Zapytali się pana Marka, czy jest panem Markiem. Pan Marek powiedział, że tak. Zaprosili go na motor i pojechali do zakładu pogrzebowego, gdzie poprosili pana Marka o wejście do trumny, którą zabili gwoździami. Znaczy naprawdę to nie jest, znaczy nie ściemnia. Po 6 godzinach wypuścili pana Marka i powiedzieli, że jeżeli jeszcze raz podniesie rękę na swoją żonę, to już z tej trumny nie wyjdzie. I wiecie państwo, co się stało? On już nigdy nie podniósł ręki na swoją żonę. I pomyślałam sobie, że to jest chyba najszybsza psychoterapia po prostu, czy taka terapia antyprzemocowa. Ludzie płacą po prostu tysiące dolarów, złotówek, a tu proszę, wystarczy trumna i gwoździe. Włosi. Ale to jak powiedziałeś tą historię i tak na zasadzie, że nie polecasz, to mi się przypomniał ten mem, że tam w XVII wieku Holendrzy zabili, zjedli premiera i ten komentarz niczego nie sugeruje, tylko informuje, tak? Ale jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła, to rodzinny ulubiony dowcip, jak wydaje się w Williamsburgu w metrze jedzie Afroamerykanin i czyta gazetę Widisz i stary Żyd się na niego patrzy i mówi, panie, nie wystarczy panu, że jest pan czarny, to prosimy teraz. Nie, ale jeszcze, bo jeśli mogę, bo czytałam te reportaże i to jest bardzo zabawne, bo tam są wywiady z Polakami mieszkającymi tam i zazwyczaj jest tak, że oni o kimś opowiadają i tak nawet tak dochodzę do wniosku, że chyba lubią tę osobę, o której opowiadają, a potem pada, ale on jest Portorykańczykiem, nie lubię go. I tak przy każdej opowieści o kimś pod koniec pada, albo jest Portorykańczykiem, albo jest Żydem, albo jest Włochem właśnie, nie lubię go. Jest takie podsumowanie. Bardzo ciekawy obraz Polaków. No dobrze, to rura z Mokotowa. Teraz utwór poetycki pana Ubieńskiego. Piosenka. To ja, rura z Mokotowa. Wiem, że chłopcom się podobam. Chcą się do mnie wszyscy tulić. Każdy teraz hydraulik. Aż puszczą uszczelki, czeka. Chłopaki, ale to nie tak. Chcesz, to będę twoją rurą, ale wykaż się kulturą. To ja z Mokotowa rura w ścianę się seksownie wtulam. Czy jestem zimna, czy ciepła, czy czasami nie przeciekam? To pytanie to przesada, pytać o to nie wypada. Chcesz, to będę twoją rurą, ale wykaż się kulturą. Dobra, będę z tobą szczera. Nie podoba się, to się zbieraj. Jestem rurą z ekstrementami. Od co? Ale przecież święty Bernard... Oj, tu mi musisz pomóc. Z Clairvaux. Clairvaux nazwał kobiety workiem ekstrementów. Chcesz? To będę twoją rurą, ale wykaż się kulturą. Przepraszam bardzo pani. Nie, to była jedna z piosenek Pożarów w burdelu, właśnie taki odcinek robiliśmy na Mokotowie w jeszcze starym teatrze, nowym teatrze. Zanim został przerobiony, mieliśmy taki odcinek o śmieciach, no i tam było sporo takich jakby akcentów, powiedziałbym, w tym stylu.
To generalnie tak, w koneserze wystąpiliście, to się koneser zmienił, w teatrze to się, znaczy w zasadzie, gdzie nie występowaliście, to miejsce ulegało zagładzie, tak? No, część tych miejsc się nie zmieniło, ale przez kim myśmy się rozpadli, więc już jest bezpiecznie. Słuchajcie, to ja chciałem teraz zapytać, zacznę od pana Łukasza. To znaczy, robicie różne rzeczy, ale jedno jest wspólne, znaczy, że musicie się przygotować do napisania powieści, do spektaklu, do reportażu, do sagi rodzinnej, czy do przedstawienia kabaretowego. No więc może na przykładzie tej książki nowej, która wyjdzie w maju, to znaczy jak wygląda u ciebie od punktu zero, czyli od pomysłu, dokumentacja, niedokumentacja, myślenie, wyjazd, czy po prostu jak to wygląda? Słuchaj, wszyscy z WF-u wiemy, że najprzyjemniejszym etapem ćwiczenia jest rozgrzewka. Potem bywa tylko gorzej. Ja tutaj się boję, że was strasznie zanudzę, ale etap przygotowań jest dużo ciekawszy, piękniejszy i bardziej twórczy niż samo pisanie. Ja w ogóle powtarzam, jak gdyby w zawodzie pisarza jest piękne wszystko poza pisaniem. Gdybym nie musiał pisać, to byłby to zawód idealny. Z tego względu, że wiecie, że to jest taka rzecz, którą ocaliliśmy my twórcy, myślę wszyscy, z dzieciństwa, to znaczy zdolność do fantazjowania i możliwość fantazjowania, prawda? Człowiek chodzi, snuje się po domu i jak go bliscy pytają, co robisz, Łukasz, pracuję, ale co konkretnie robisz, myślę. Nie? A odnośnie tej książki miałem mnóstwo uroczych, drobnych przygód, z tego względu, że akcja dzieje się tym razem w Gdyni w dużej mierze i ja zawsze muszę, gna mnie ku miejscom, o którym piszę. Ja nie jestem twórcą, który ma sobie dużo wyobraźni, więc nadrabiam faktami, w związku z tym włóczyłem się po Gdyni. Trudno o piękniejsze miejsce do tego, żeby się szlajać, pełne pokus i chłodnego wiatru. I z racji tego, że moi bohaterowie uciekają motorówką przez Bałtyk do Szwecji, to sobie taki kurs też wynająłem, może nie do Szwecji, ale trochę żeśmy popływali. Ja myślałem, że umrę na tej motorówce po paru minutach. Tak było zimno, tak trzęsło, takie dup, 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 dup. I potem człowiek jak gdyby z tego dup, dup, dup wyławia odpowiednią rytmikę i w rytm tego pisze książkę. No pięknie. To teraz pana Macieja chciałem zapytać. Znaczy, muszę tutaj pewien spoiler wykonać i nie chcę się zażenować, ale muszę... Zrobię to, ale musi być kontekst taki, ponieważ z Maciejem zwanym Maxem znamy się pół życia. No jakby wiedziałem, że pochodzi ze specyficznej rodziny, że dwóch prymasów w rodzinie, jacyś ministrowie, notable, zdrajcy, kolaboranci, bohaterowie, kilkaset lat polskiej historii w rodzie Łubieńskich. I nie ja jeden, ale męczyłem go, żeby po prostu jeszcze ze swoim podejściem do życia, dosyć sarkastyczno-ironicznym, napisał historię swojej rodziny. Będzie to coś innego. Pomijam proces myślenia, samo pisanie zajęło temu panu 4 lata. No jak, no słuchaj, przyszedłem do wydawnictwa, to gadaliśmy, odchodziłem, to się ukazało 4 lata. A, dobrze, no ale no, nie. No. To teraz... Prostuję. Okej. No to teraz chciałem właśnie zadać właściwe pytanie, kiedy znam już kontekst. Znaczy jak się zabiera do takiej rzeczy, gdzie właśnie... znaczy rodzina nie rodzina, no bo... Prymas przez 400 lat to rodzina, czy nie rodzina? I w ogóle jak to ogarnąć i mentalnie, emocjonalnie, i jak z tego zrobić książkę na koniec? Tak, rzeczywiście ja też uważam, że prymas przez 400 lat to trudno nazwać to rzeczywiście rodziną, no ale skoro trzeba o tym napisać, no to powoli się rodziną staje. No jakby przebywanie z prymasem jakoś do niego chcąc nie chcąc przybliża. Ja tak, żeby nawiązać do wypowiedzi Łukasza, to ja bym powiedział tak, że najprzyjemniejszy był ten etap w pisaniu tej książki, kiedy ja zapomniałem, że mam ją napisać. Bo znaczy ja uprzedzałem obecnego tu Marcina Mellera, że ja, znaczy, że po pierwsze nie bardzo mi się chce tą książkę pisać, to jest pierwsza rzecz, a po drugie byłem bardzo zajęty właśnie pożarem w burdelu. I tak nie bardzo wiedziałem, gdzie to zmieścić, bo z kolejnej znowu strony, jako
wykształcony jako człowiek o wykształceniu historycznym, no, czułem wobec tematu coś w rodzaju respektu, no bo różne epoki, no, jakieś, no, przede wszystkim, no, jakieś takie bogactwo materii historycznej, więc ja przez dłuższy czas tak sobie bezkarnie bimbałem. I były jakieś takie niezbyt brutalne ponaglenia ze strony Marcina i wydawnictwa, co tam, ja mówiłem zaraz, zaraz i jakoś to tak sobie płynęło, ale niestety właśnie pożar w burdelu się, że tak powiem, dopalił i ja w pewnym momencie tak zostałem trochę z niczym. Jak Himmelsbach z angielskim. Jak zostałem jak Himmelsbach z angielskim, no i tak sobie przypomniałem, że mam tą książkę, ale przede wszystkim przypomniałem sobie, że mam zaliczkę wziętą i nie mam pieniędzy. I właściwie głupio by było zwracać zaliczkę z pieniędzy, których nie mam. No więc bohatersko zająłem się tą kwestią. I dla mnie to w ogóle było bardzo ciekawe doświadczenie. No bo mówię, od takiej pewnej nieśmiałości, z którą się do tematu zabierałem. No bo mówię, nie czułem jakiejś ciekawości nigdy specjalnej. A poza tym ten typ literatury zawsze mi się jakoś tak źle kojarzył, że jest takie... Takie trochę pieprzenie tam, co wuj Alfred opowiadał komuś przy kominku. Ja w ogóle takiej opowieści nie znałem i podszedłem do tego bardziej tak właśnie ironicznie, z jednej strony właśnie czuło ironicznie, a z drugiej strony jednak obudziłem w sobie tego, nazwijmy to, profesjonalnego historyka, więc potraktowałem to jako takie zadanie, z którym się muszę zmierzyć i... Kiedy już się postanowiłem tą książką zająć, to z kolei dużo mi czasu upłynęło na takie rozbrojenie tej góry, która jest przede mną. Znaczy, najpierw w ogóle nie mogłem ruszyć, bo nie wiedziałem od czego zacząć, jak wleść na to coś. Więc to były takie stopniowe uczenie się, no to też taka pierwsza moja, w sumie tutaj z osobami doświadczonymi zasiadam. To była taka w zasadzie moja pierwsza książka. No wcześniej też coś tam napisaliśmy z kolegą, przewodnik historyczny po Warszawie, ale to nie było tego, jakby tych rozmiarów wyzwanie. Więc dla mnie, mi się to pisanie kojarzy głównie z przełamywaniem takiego jakiegoś lęku. Znaczy to jest trochę jakieś lądowanie na jakiejś obcej planecie i próba ogarnięcia, co tu w ogóle można zrobić. A potem już samo leci. A potem to już właściwie człowiek nawet tęskni do momentów pisania, a potem musi już tą książkę oddać i jest taki jakieś odstawienie, no jakiś taki przykry stan takiego odstawienia, że nie ma czegoś, z czym się żyło. No więc tak bym odpowiedział, nie wiem, czy panie Marcinie z tą odpowiedzią ukontentowany. Jestem ukontentowany, jak najbardziej. Ania, dostajesz propozycję roli, może nawet nie tyle dostajesz, czy przyjmujesz, tak? Powiedzmy... Nie wszystkie przyjmuję, ale... A, nie, ja wiem, ale przyjęłaś jakąś rolę, może na przykład teatralną i co wtedy robisz? To znaczy, wiesz, jaki to jest tekst, wiesz, kto reżyseruje i jak wygląda twoja praca w tym momencie? Dzisiaj akurat rozpoczęliśmy, więc może do tego nawiążę, bo dzisiaj zaczęliśmy pracę nad nowym serialem. No i to się oczywiście zaczyna od tekstu. Często się zaczyna bardzo, bardzo... Dużo, dużo, dużo wcześniej. Madzia Różdżka ostatnio rozmawiałyśmy, ona zaczęła, przyłożyła swoją rękę do produkcji takiego filmu o IOP, interwencyjnej placówce opiekuńczej i o dzieciach, które tam trafiają, później trafiają do adopcji. To jest placówka, którą ona się opiekuje i postanowiła o tym zrobić film. Wyprodukowanie tego filmu od pomysłu do tego, aż on trafił do Państwa i mogliście Państwo pójść do kina, trwało 7 lat. No to często właśnie tak wygląda. Przy czym jak zaczynamy próby, teraz zaczęliśmy próby już z gotowym tekstem, potem są spotkania z charakteryzatorem, spotkania z kostiumologiem, zaczyna się od budowania postaci na podstawie już tekstu. Taka postać bardzo, to znaczy kostium, charakteryzacja bardzo pomaga tę postać stworzyć, ona się jakoś tak wydarza i podobnie jest w teatrze. Często bywa tak, że próbujemy sobie przypomnieć tekst po dłuższej przerwie i mimo, że zagraliśmy spektakl, nie, Bóg mordu, niedługo mamy próbę wznowieniową,
Ja teraz nie byłabym w stanie Państwu powiedzieć paru słów z tego spektaklu. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Ale ciało pamięta i to jest też, jak wchodzę na scenę, zaczynam chodzić po scenie, widzę kolegów, gdzie stoją, albo sobie wyobrażam, że tam stoją, ale mam przedmioty, które przenoszę i wszystko do mnie wraca. I tak się, to znaczy tych metod pracy nad rolą jest naprawdę bardzo dużo, ale jeśli chodzi o teatr, to z całą pewnością bardzo, bardzo potrzebne jest właśnie kostium, charakteryzacja i ciało, dlatego jest... 2 miesiące prób do teatru to jest takie minimum, naprawdę minimum. Trudno jest zrobić cokolwiek szybciej, chociaż teraz teatry komercyjne bardzo by chciały, no bo to jest czas, pieniądze, wiadomo, ale jednak to chodzenie po scenie, szukanie postaci, szukanie wspólnego języka z partnerami, no na to jest potrzebny czas. A gdyby, to nie żart, bo ja naprawdę na serio pytam, gdybyś dostała propozycję zagrania w filmie roli Ewy Winnickiej, reporterki, która, no śledczej, coś tam się dzieje, to czy byś na przykład z nią chciała rozmawiać, czy nie, bo są dwie szkoły, tak, żeby się trzymać na dystans od prawdziwego bohatera, albo właśnie oglądać go, pytać, a jeżeli, co byś wybrała? Ja bym bardzo się chciała spotkać, bardzo, bardzo, to jest niezwykle inspirujące i przypuszczam, że przekopałabym wszystko, całą literaturę, którą miałabym dostępną na temat pani Ewy i poza tym jestem bardzo sympatyczna. A poza tym to przypuszczam, że byłoby bardzo miłe spotkanie po prostu, więc chciałam tak, jak dodać, najbardziej. To pani Ewo, wtedy co by pani powiedziała pani Ani o swoich przygotowaniach do pracy? No to koledzy mi po prostu pozjadali puenty, bo po pierwsze nienawidzę pisać, a po drugie najpierw przeżeram zaliczkę, to znaczy, przepraszam, przejadam, nie, przepuszczam. O. I wtedy to już jest taki naprawdę moment, kiedy to jest największa motywacja i to jest ta taka muza, która nade mną lata, że po prostu już nie ma, kurde, siły. Ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, już mówisz. Wiesz, będzie ta historia. Oczywiście, no, ale ona się zawsze sprawdza. Wiecie co, no właśnie, no, to jest słodkie, będziemy do emerytury z Marcinem powtarzać tą historię, tak. Ale spoko, pracowaliśmy razem. Jest śmieszna. Znaczy ona jest tragiczna. Nie, teraz jest dobra. Pracowaliśmy razem w dziale, byliśmy reporterami w dziale społecznym Tygodnika Polityka, mieliśmy szefową Ewę Wilk. I która generalnie... była zupełnie kim innym niż my, bo była typem osoby, która jest zawsze na swoim miejscu, zawsze jest prymusem. Jest wszystko. Zawsze wszystko jest na czas, ordnung, porządek, a dwójka największych przewalaczy czasu w całej redakcji to pani Winnicka, pan Meller. I były takie żarciki, co się stanie, gdyby... Dwa najważniejsze teksty w numerze zależały od Winnickiego i Mellera. Znaczy to była wizja absolutnej apokalipsy, Armagedon. I co się dzieje, panie Ewo? Tak, polityka z pustymi kartkami. I jest 11 września 2001 roku, czy też jakby te wszystkie teksty, taki chaos w mediach, nie wiadomo co pisać. I jest właśnie ta sytuacja, kiedy Marcin pisze duży tekst, raport polityki, który jest z przodu, a ja wróciłam ze Stanów Zjednoczonych i piszę na własne oczy. Państwo, którzy mieli kiedyś w ręku ten tygodnik, wiecie, że to jest tekst, który rozpoczyna i kończy ten numer. I to było w czasach, kiedy no, gazety coś znaczyły, prawda? To jeszcze w ogóle były inna epoka, 1800, 1700, no to kilka wieków temu generalnie. I widzimy naszą szefową, która trzyma gardę jeszcze tak do 18 w piątek, ale potem już płacze przy biurku. Ale dodam, numer się ukazał, tak. Nasze teksty były, tak. No, a reszta jest anegdotą. Tak, nie wiem, czy ty pisałeś w redakcji wtedy, czy zostałeś na noc w redakcji, czy nie? Zostałem na noc w redakcji. Tak, ja wróciłam do domu, ale to było straszne, straszne. I to było się najgorsze, że ja siedziałem w pokoju, gdzie reporterzy Pytlakowski i inni grali w Małysza tak zwanego na komputerach. Tak były wstępne, ale nie pamiętacie państwo. Można było palić papierosy, to można było umrzeć po prostu jeszcze w komorze gazowej. To było tak. To było i komu to przeszkadzało? No więc wiesz, no, ale teraz już jestem, ja się bardzo staram, to znaczy tak, żeby już mniej więcej o czasie wszystko, nie mówię, że się mi się udaje, ale ten, znaczy, to, jeśli chodzi o Amerykę, to jest, znaczy, ja wybieram tematy, którym się zajmuję i to jest niezwykły przywilej, który mam i niezwykle to cenię, że to moja ciekawość świata i takie rzeczy, które bym chciała, o których bym chciała się dowiedzieć albo zrozumieć, po co w ogóle rzeczy się dzieją. To jest moim udziałem tego rodzaju praca i to mnie trzyma przy życiu. Dokumentowanie w Nowym Jorku, jak Państwo się domyślacie, nie jest nieprzyjemną sytuacją. Kiedy 4 lata wydawca płaci za podróże do Nowego Jorku, przecież nie można cały czas pracować w Nowym Jorku, prawda? No więc ej, uważaj, bo może wydawca ogląda nas, więc wiesz, tam
przy następnej zaliczce może być... No wiesz, już oddałam tą książkę, więc teraz mogę no, kuchnię zdradzić. A to jeszcze tylko teraz nad czym pracujesz? Czy to jest złe pytanie? Znaczy... Nie, to jest bardzo dobre, bo to jest znowu Ameryka. Ja w ogóle, wszyscy się mnie pytają, dlaczego się zajmuję ciągle tym samym, ale dlatego, że nie potrafiłabym ruszyć w jakiś teren, którego nie znam. No, znam język angielski w takim stopniu, który potrafi mi, pozwala mi jakąś w ogóle poczuć to, co się dzieje w krajach anglosaskich i tyle. No, nie mogłabym pojechać pisać książkę o Paryżu XIX-wiecznym, chociaż pewnie bym to zrobiła, gdyby mi... Wiecie, zaliczka była taka, to trzeba. W każdym razie piszę książkę i o Teksasie. Teksasie? Znaczy, będę chciał, tak, będę, to jest Teksas, jest super. Taki też. A tak swoją drogą, to zupełnie nie na temat, to wiecie, że tutaj pani z Sosnowca, pani z Mikołowa. Tak. My jesteśmy po dwóch stronach granicy jednak. Tak, Przemsza i Brynica, wiem. Tak. Żartowaliście w szkole z Zagłębiaków? Jak najbardziej, no. Bo ja jestem z rodziny takich echt Ślązaków. Tak. To wy jesteście tam, wiesz. No ale wiem, ale ja jestem... Przy Błędą. No, moja babcia tutaj mieszkała, ale poznała dziadka cukiernika z Zawiercia i, wiesz, i dostała pracę po studiach w 1923 roku w Sosnowcu. Wtedy to było miasto, które się rozwijało. Wtedy, ja was pogodzę, moja babcia z Sosnowca, moja żona Hanyska, także spoko. To teraz... wiem. Zacznę od pana Łukasza znowu, to znaczy gdybyś mógł wyjaśnić swój hashtag na Insta Przemijaj z Orbitowskim i skąd się wziął i co to oznacza. Od razu powiem, że kojarzy mi się z podcastem, który robi pani Ewa ze swoją przyjaciółką, koleżanką Grzebałkowską, która też tu była na scenie Jak się starzeć bez godności. Dobrze powtórzyłem? Dobrze. Więc zacznijmy od Przemijaj z Orbitowskim. Tu możemy sobie pionę zbić. Widzę gościa. Ty mnie zmuszasz do rzeczy strasznej, bo muszę opowiedzieć glosce do dowcipu, która sama musi być dowcipna. To jest strasznie trudne zadanie i w ogóle dożyliśmy takich czasów, że się człowiek tłumaczy z hashtagów. No. Wolałbym się tłumaczyć z innych rzeczy, a tu trzeba akurat z tego. Wiesz co, ma to... Chyba związek po prostu z tym, że zauważyłem, że Kohelet miał trochę rację i jednak marność nad marnościami. W tym także moje życie jakoś tam biegnie w tę nicość. I po prostu... Kurde, moje też. Słuchaj, no, i właśnie dlatego ja mam, bo to jest przecież... Rozumiesz mnie? Zawołanie, to jest zew. Tak. Ja nie chcę przemijać samotnie, ja nie chcę być sam w tym pociągu, który zasuwa do grobu i to jak pendolino. Ja bym chciał mieć tam towarzyszy, przyjaciół, kompanów. Ja bym chciał, żebyśmy prawda, w tym pędzie ku śmierci chwycili się za ręce i tańczyli piękny taniec jak na Titaniku, żebyśmy ucztowali jak u hercoga w Nosferatu, żeby działy się jeszcze inne straszne i okropne i piękne i wzniosłe, a czasem żałosne, niepotrzebne i nikczemne rzeczy. Łukasz, ale wszyscy mogą na siłowni. Zmierzać, wiesz, przez siłę. Ale ja to robię tylko dlatego, żeby trumna była większa. To jest jak gdyby moja ostatnia zemsta wymierzona światu, że jak wreszcie powiększę grono aniołków, jak przeniosę się do wieczności, wyciągnę kopyta i zrobię te wszystkie rzeczy, które zrobiła Puka z Monty Pythona. Robale zęby połamią na prawda? Twoich ramionach. To po prostu ostatnie draństwo, że przyjdą ci goście, najpierw będzie trzeba tę trumnę zbić, rozumiecie mnie? Do zwykłej nie wejdę, więc będzie wybieranie trumny. Ta moja rodzina będzie mnie przeklinała z jeszcze jednego powodu, prawda? Tak, bo będzie... A mogę zawsze zostawić testament, że nie. To jeszcze mogą być ci Włosi, wiesz. Tak, no to widzisz, dużo tego. W końcu te łapiduchy poniosą to wyjątkowo ciężkie ciało i mi może cię taki nagrobek w kształcie sztangi też dać. A mówiąc zupełnie serio, to oczywiście kremacja, tak? I chciałbym jeszcze trochę poprzemijać mimo wszystko, no. Żeby to się, ten dowcip nie zmienił się jak gdyby w czas dokonany. Pani Ewo, a ten jak się starzeć bez godności, to no oczywiście jest to bardzo śmieszne i w ogóle i tak dalej, ale rozumiem, że tam gdzieś u korzenia, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Chyba jest... twojego, przepraszam, ale... U źródeł jest pewna zaduma nad przemijaniem. Dzięki Ewa, dzięki.
Przepraszam. Powiem to twoim synom. Bez podtekstu. Nie, oczywiście, że jest smutno. To znaczy, to niewątpliwie. Ale ta historia, to zgadzam się z Łukaszem. Znaczy, ja zostałam sierotą w marcu ubiegłego roku. I to był taki naprawdę 16 ton, które spadło, bo jestem jakby następna na tym takim toczącym się walcu. No tam. Znaczy, mam jeszcze starszą siostrę, to jest takie trochę pocieszające, ale... Ale generalnie marność nad marnościami. No. I co z tym teraz zrobić? No, wyśmiać to. Albo nie wiem co. No właśnie nie wiem. Musicie państwo posłuchać. No, dzisiaj do mojego męża zadzwonił pan Andrzej Bober i powiedział Cezary, powiedz jej, żeby się nie ośmieszała. No, najwyżej będę śmieszna, pójdę do grobu. No i już, trudno. Ja tylko krótko dopowiem, że z kumplem mieliśmy taki pomysł, że jak będzie wybuch atomowy, to żeby się ustawić przy ścianie w śmiesznej pozycji. I potem, żeby ci archeologowie tam zatrzymali. Tak. Ania, tak pół żartem, pół serio. Jak to jest z twojej perspektywy? Jest to prawie, że taki stereotyp, znaczy nie stereotyp, taki leitmotiv, aktorek, które są przerażone mijającym czasem, przemijaniem, czy znajdą się role po 30, po 40, po 50, jak w twoim wypadku? Być może takie są, ale tak jest w naszym zawodzie, że tych ról dla dziewczyn, starszych aktorek jest zdecydowanie mniej, ale są za to dużo ciekawsze i są ciekawsze dla tych, które się starzeją z godnością właśnie. To znaczy... Nigdy. No, które nie starają się wciąż udawać 30-latek i które potrafią coś wyrazić swoją twarzą, więc ja bym chciała bardzo do nich należeć jednak. Więc no tak ostrożnie, wszystko jest dla ludzi oczywiście, ale jednak ostrożnie przechodzę obok gabinetów upiększających wszelkiego rodzaju. Ale chciałam powiedzieć, przepraszam cię, bo jest też taka granica, na granicę się przesuwa. Już Mare z Easttown, tak? Kate Winslet, Boże, jaka jesteś piękna, Kate Winslet, ale już to stara Jessica Parker, już gorzej. Ale J-Lo. No J-Lo, tak, ale J-Lo chyba przechodzi i wstępuje do tych gabinetów. Nie, ale wiecie, bo mi chodzi o coś takiego. Ale na przykład Andy McDowell, teraz jak była w Wenecji się pokazała. No kurczę, wygląda zjawiskowo, siwe włosy, jednak zmarszczki. No to naprawdę to wygląda ekstra. Ale bo jest coś takiego, bo już mówię sam na myśli. Pamiętam moje takie zdziwienie, i to już ładnych parę lat temu, jak nagle patrzyłem, że aktorki, w których się kochałem, jak byłem tam 20-parolatkiem, są na ekranie matkami innych 20-parolatek albo 20-parolatków. I nagle ja mówię, kiedy to poszło? I tak dalej. I chodzi mi teraz z twojej perspektywy, jak na przykład dostajesz nagle propozycję... No ale ja już tylko takie propozycje dostaję. Tylko matek niestety. Ja już Julii nie zagram. Ale mam się z tym naprawdę bardzo dobrze. To, wiesz, tak jak ci powiedziałam, te role dojrzałych kobiet, no, nasze życie jest generalnie dużo ciekawsze. Lubiła pani siebie i lubiła pani świat, jak miała pani 20 lat, bo ja nie. A teraz bardzo siebie lubię. No pewnie, że mam do siebie mnóstwo zarzutów. Teraz też się nie lubię, ale też się... No nie, ale jakoś tak łatwiej jest to żyć przynajmniej. No nawet jeśli się siebie nie lubi, nie, jakoś tak... Wtedy ma się dystans po prostu. No trudno, no już trudno. To mam propozycję, koleżanko Wińska. Weźcie koleżankę Dereszowską z Grzebałkowską. Tam. Ale absolutnie, widzę tutaj wszystkich kandydatów. Tak, kółko wzajemnej adoracji. Panie Macieju, temat starości podnieśliśmy jadąc tutaj... Nie będziemy w szczegółach referować naszej rozmowy. No nie, bo ja tak na poziomie, ja na przykład, dla mnie takim w ostatnich latach, znaczy jednym z piękniejszych doznań estetycznych był Komiński metod. Nie wiem, czy państwo, kto widział? O, zdecydowanie zbyt mało, z Michaelem Douglasem i Alanem Markinem. Jedna z najśmieszniejszych i najbardziej wzruszających historii, jakie widziałem, to jest komedia po prostu. Miniserial, trzy sezony są o dwóch starszych panach, takich bardziej około 80 lat, o umieraniu, etc. I ja tutaj dosłownie drobna anegdota. Napisałem kiedyś, siedziałem w Samsonie
Jest taka restauracja na warszawskim Starym Mieście, która jedna z niewielu, która się w Warszawie nie zmieniła. I siedziałem sam, a koło mnie siedziało czterech panów, tak koło 75 roku życia. I mówili dosyć głośno, ja naprawdę nie podsłuchiwałem. I byli tak elegancko, była godzina mniej więcej 13, środek dnia. Oni elegancko ubrani, tam jeden marynareczka, drugi taka kamizelka jakaś. Zamówili 07 wyborowej, śledzika i się zaczęło. Znaczy rozmowy były wyłącznie o dziewczynach, niektóre już nie żyły, niektóre były tam super. Co konkretnie mówili? Nie, ale sobie nie robił, nie no, seks, drugs and rock and roll, rozumiesz, kto w latach 50., która była bardzo fajna, a potem się zrobiła dewocyjna i tak, to było coś nieprawdopodobnego. Ja po prostu słuchałem tego, nie mogłem się oderwać uszu, że tak powiem. No i jakoś mi się to skleiło z tym Komiński metod, a natychmiast zadzwoniłem do kolegów, mówię, panowie, jest przyszłość przed nami, po prostu. I napisałem o tym felieton, ale napisałem, że po prostu czterech mężczyzn i nagle dostaję od Jerzego Sosnowskiego, byłego prowadzącego klub Trójki, że tak się składa, że panowie opisani przez ciebie, Marcinie, to są znajomi, serdecznie cię pozdrawiają. Ja w tym momencie zrobiło mi się mokro ze strachu, czy ja tam nie wypucowałem jakiegoś, wiesz, jakiejś pani, jakiejś historii, ale nie, to było na tyle oględnie, że panowie byli dumni, że tam ktoś ich zauważył. No i wspominam o tym Komiński metod, bo właśnie tak sobie oglądając ten serial uzmysłowiłem, że emocjonalnie już jestem bardziej z Michaelem Douglasem i Alanem Arkinem. Marcinie, nie tylko emocjonalnie, jak żeśmy poszli tutaj przed spotkaniem z państwem do jednego lokalu, jak żeśmy tak usiedli przy tym stoliku, to właśnie żeśmy wyglądali na tych czterech panów. Tylko nie było 07, więc właśnie to jest... Ale ty mówisz o Komiński metod, a ja bym chciał inny film o starości tutaj zaproponować, mianowicie film pod tytułem Logan o starości X-Menów. Nie wiem, czy ktoś z państwa widział. Moim zdaniem najlepszy film z serii tego kosmosu Avengersów, który pokazuje, co się dzieje z superbohaterem na starość. I na przykład człowiek, który dysponuje nadludzkimi możliwościami, nadludzkimi mocami. Co jeżeli ten człowiek ma Alzheimera? No wtedy świat... Trochę tak było z Trumpem, jak był prezydentem. Znaczy, że co w wypadku demencyjnego człowieka z guzikiem atomowym? Jakby ku czemu zmierzamy? I to mi się wydało bardzo ciekawe, bo to też jakaś była taka... To był jakiś taki dziwny ukłon w stronę... No bo te wszystkie filmy Avengersów, no to są zawsze, nie wiem, przylatują obcy, pojawia się genialny tam jakiś naukowiec, no i superbohaterowie muszą stoczyć z nim pojedynek. No a tutaj toczą tak naprawdę pojedynek z tym, że są już starzy. I dla kogo to jest? Jakoś zaimponowało mi Hollywood, kręcąc taki film. No. To jest takie myślenie życzeniowe, bo bardzo wielu z nas nie będzie miało. Będzie miało demencję, ale nie będzie miało, wiesz, guzika atomowego. Więc jakby, wiesz, ekscytacja... Znaczy, gdzie tu jest myślenie życzeniowe? Ja nie chcę mieć demencji. Ale ja pamiętam, ale guzik atomowy. Ty mi życzysz, to jest twoje myślenie życzeniowe. Myślę o guziku atomowym. Jak Ronald Reagan zaczął mieć Alzheimera, jeszcze normalnie kontaktował a propos prezydentów amerykańskich, no oczywiście już po tym, jak był prezydentem, go spytali, jakie jest życie z Alzheimerem. Mówi, że fantastyczne, codziennie poznaje nowe osoby, także... Tu chciałem w takim razie, zaraz nawiążemy jeszcze do wieku. Dobra, najpierw z tym wiekiem, tak, bo mam takie ulubione moje pytanie, które zacząłem zadawać wszystkim gościom, nieważne na jaki temat jest spotkanie, a nawet je wprowadziłem raz czy drugi do drugiego śniadania mistrzów. A mianowicie, spotykacie siebie 18-letnich. Maciuś mały, Ewa, Łukasz, Ania. I co im mówicie? Znaczy w sensie, co im radzicie, przed czym przestrzegacie, albo zrób to, nie zrób tego. Zaczynamy. 18 lat, jesteś w liceum w Katowicach, tak? Ja już na studia właśnie się dostałam. Poszłaś rok wcześniej? Ja poszłam rok wcześniej, no. Okej, dobra. I co mówisz tej 18? Ja bym tylko powiedziała tylko, maleńka, no wyluzuj. Tylko tyle. Ja byłam po prostu jakimś takim... I dlatego tak myślę sobie, że tak... Ja nie lubiłam ani siebie, ani świata. Wszystko mnie przerażało. A teraz jest tak jakoś łatwiej. No nawet jak mnie wkurza coś straszliwie wokół, jak ja siebie sama wkurzam, jestem bałaganiarą, spóźniam się, wszystko mi się wydaje, że ja ze wszystkim zdążę, zawsze jest nie tak, jeszcze teraz mam 2,5-miesięczne dziecko, więc już w ogóle wszystko po prostu mi się wywraca, ale myślę sobie, pff, no
tak musi być, no dobrze. I no, po prostu daję sobie na to przyzwolenie. A kiedyś było, ze mną jest poza tym bardzo trudno żyć, bardzo trudno, bo ja mam duże wymagania w stosunku do siebie, bardzo to przenoszę na innych. I jak będę miała tam 50 parę, 60, 70 lat, to tej sobie 40-letniej powiem, żebym wyluzowała tym innym wokół siebie, bo może będzie w ogóle tak milej. Łukasz Orbitowski, lat 18, gdzie byłeś? W Krakowie? W dupie. No tak, w Krakowie. W Krakowie byłem specyficznie smutnym młodym człowiekiem, który poruszał się w czarnym skórzanym płaszczu i tęsknił za romantyczną trochę ci to zostało, miłością tak. Wampiryczną, z tymi zębami wampiryzm. I słuchaj, i najgorsze jest to, że właściwie moja szacowna przemówczyni dokładnie powiedziała to, co każdy z nas chyba powiedziałby sobie, że żeby nie traktować życia tak bardzo serio, ale żeby nie uciec od twojego pytania, to może bym powiedział tak, biedny ty Łukaszku, będziesz miał przedupcone, będziesz miał po prostu przegwizdane, po prostu jakby napal na ciebie zrzucali. Klęska za klęską, fałszywi przyjaciele, zdradliwe kobiety, zniszczone miłości, przeputane pieniądze, strata, choroba, kłopoty, ale przynajmniej poznasz Marcina Mellera. Osiemnastoletnia Ewa Winicka, w jakiej szkole, gdzie? Ewa się przygotowuje do matury. W jakim liceum? W liceum, czwartym liceum imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Takie to jest bardzo dobre liceum. Pozdrawiam państwa, którzy mają to szczęście. No Ewa ma... W liceum Ewy co trzy nieobecności nieusprawiedliwione obniża się ocenę ze sprawowania w dół. Myślę, że już w styczniu Ewa ma jakieś 200 tych nieobecności. Serio? Tak. A jak cię dopuścili do matury? Wiesz co, ja się po prostu dobrze uczyłam. Samo miałam taką edukację domowo-parkową, o tak bym powiedziała, w parku. I bym powiedziała to wszystko, co tutaj przedmówcy mówili. No. Oprócz tego jeszcze bym poradziła Ewie, żeby czerpała z życia. Ale tego już posłuchała Ewa 20-letnia. Aż za bardzo? Nie, no przecież jestem tutaj. To znaczy, że wszystko, że wróciłam do równowagi jakiejś, prawda? W tym elitarnym miejscu się znajduję w Muzeum Wódki. No i 18-letni Maciuś, który już wtedy jest trochę wyskoczył z torów edukacyjnych. Ja bym chyba powiedział 18-letniemu Maciusiowi, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie licz na mądre słowa. A przecież ty byłeś wtedy w Sorbonie, nie? Mając... Tak, ja byłem... Ale ty nie zdałeś? No nie w Paryżu, tylko tutaj tej Centrum Kształcenia Ustawicznego, wiesz. Tak? Nie, to... Tak. Dla obsuniętych. Jest taka szkoła w Warszawie, która nosi to miano Sorbony, Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie chodzi młodzież, która z różnych powodów nie może normalnym trybem chodzić do szkół. A ty pracowałeś? Ja byłem w szkole muzycznej i ja byłem w takiej klasie, gdzie byli sami muzycy i sportowcy, więc my byliśmy... Ale było też tam dużo takich, co po prostu nie mogą chodzić w innym trybie, ponieważ nie chcą. Ty byś być może, jak ty lubiłaś tak wagarować, to Sorbona była szkołą dla ciebie. To trzy razy w tygodniu było. Mnie naznaczyło, wyrobiłabym jeszcze. Na całe życie mnie to jakoś tak mi wpuściło jakiś taki wirus właśnie takiego może niestarania się i takiego luźnego stosunku do poniedziałku i środy, bo wtedy szkoły właśnie. Właśnie nie było. Także nie, ja bym sobie powiedział to, co powiedziałem. Dobrze. To jeszcze powoli właśnie trzeba sprawdzić, żeby tutaj... No jeszcze parę minutek mamy. Albo że teraz powinieneś zapytać, co byśmy sobie nawzajem powiedzieli. O rany, to tak jak w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Trochę... Mogę wam dać trzy pytania do wyboru, chcecie? Znaczy, nie? Ale każdy trzy wyboru, każdy ma te trzy pytania. Nie, ale dam wam, bo jak zwykle zrobiłem za długą listę, więc sobie wybierzecie, co wam bardziej pasuje. Czyli to by było
One są troszeczkę dwa związane z sobą. To znaczy, pierwsze, kim byście byli, gdybyście nie byli tym, kim jesteście, w sensie roboty? Co byście, no na przykład, nie wiem, może byś trenerem fitness, albo wiesz, instruktorem na siłce, ale ponieważ, czyli tak, kim byście byli w alternatywnym życiorysie? Co was śmieszy? I tu bardziej mi chodzi o jakieś takie, może nie hardkorowe klimaty, ja się boję po tym, co dzisiaj Ewa tutaj daje do pieca. Wasze piękne katastrofy. A możecie sobie wybierać z tej puli. Tak to zaczynam. Może pan Łukasz? Tak się widzę tutaj. Który? Ojej. A możesz na szybko na wszystkie trzy odpowiedzieć, jak chcesz. Więc byłbym prawdopodobnie mniej popularną pierdołą niż jestem teraz. Bo jak gdyby uważam, że moim podstawowym zawodem jest bycie pierdołą i człowiekiem, który się wygłupiał. W związku z tym bym się przypuszczalnie wygłupiał ponad gdzieś pod jakąś żabką, budką z piwem albo na ławce w parku. No. Jak ktoś chce się zrobić durnia, to zawsze mu się uda. Śmieszą mnie nieszczęścia swoje i innych. A moją największą katastrofą było, jak mi pewnego dnia wykipiał klozet. Stało się coś takiego, wlałem do niego dwa krety, bo się zatkał. I bo jeden to mało, taki byłem mądry. I na nieszczęście zamknąłem dekiel, co doprowadziło znajdujące się tam substancje do stanu wrzenia. Doszło jak gdyby do sytuacji, w której zawartość klozetu opuściła miejsce, o którym mówię, zapełniając sobą część podłogową w łazience, tworząc nowe zjawisko, które ośmielę się określić jako menisk. I pamiętam jak dzisiaj, jak stanąłem w drzwiach tego swojego chlopa i słuchajcie, ja się popłakałem. Po prostu mi poleciały takie łzy, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić. No to żeś grubo wylicytował. Ale przypomnij. Pani Aniu? Który pan... Pani nie, bo ja mówię teraz oczami wyobraźni widzę ten menisk i się zastanawiam, co zrobiłeś? Słuchaj, wszystkie... Duża część ubrań poszła na ratowanie tematu. Że się tak wyrażę, bo tutaj... Nie, bo ja jako pragmatyczna Ślązaczka od razu sobie wyobrażam, że przecież to jest żrące, nie możesz tego dotknąć, więc co ty z tym robisz? Słuchaj, nie myślałem, ja się nie żarcia jak gdyby żrącym tym właściwością tej substancji, znaczy tego wszystkiego, co tam było, dynki były zatkane, o czym przypomnę, to ja mniej myślałem, interesowałem się bardziej zapachem. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że doceniam to, ponieważ byłem tylko w życiu dwa razy nominowany do nagrody dziennikarskiej. Raz za wywiad z Kazimierą Szczuką, a raz napisałem reportaż o defekacji do tygodnika Polityka. Pod wpływem pobytu we wrześniu na Mazurach byłem po prostu w szoku, jak jechałem rowerem wzdłuż jeziora Bełdany, że za przeproszenie wszystko jest zasrane. I to mną tak jakby szarpnęło, że zacząłem zgłębiać ten temat, który jest w ogóle tematem... Rzeką. No! Ale słuchajcie, nie wiem czy wiecie, że my mamy tutaj w Warszawie największy obszar miejski pozbawiony wody bieżącej i kanalizacji. I to jest Wawer. Największy obszar miejski w Europie pozbawiony kanalizacji. A ty mieszkasz tam? Ja tam mieszkam, w ogóle z tymi tematami, to ja bym sobie tu poradziła świetnie, naprawdę. Bo do mnie raz na dwa tygodnie... Już wiem, jak to się robi. Mieć zaprzeć tego chemika, który potrafi jakąś substancję, no, żeby zasypać właśnie kreta czymś, co... Neutralizować to. Neutralizować, tak. Moi rodzice byli chemikami, bo jej na pewno by pomogli ci, Łukasz. Ale to zaraz wrócimy do Ani, to skoro pani Ewa jest przy głosie. Kim byś była, w sensie, żebyś była dobra w życiu alternatywnym, albo ta katastrofa, albo jedno i drugie? Ja bym chciała być żoną dyplomaty. Przepraszam, Cezary Łazarewicz jako dyplomata? Tak, ma klasę, więc... To prawda, na pewno... prawda. W połowie komentarzy na Facebooku pod postami Szarka jest, że ale klasa, panie Cezary. W przeciwieństwie do niektórych kolegów. Więc zajmowałabym się urządzaniem przyjęć
i bawieniem gości. Myślę sobie, że w tym, właśnie w tej aktywności byłabym wspaniałą osobą. Bym przygotowywała anegdoty, żarty takie. Ale czy chciałabyś być żoną polskiego dyplomaty? Znaczy w sensie, dobra, czy to Polska byłaby tym krajem, który byś reprezentowała? Znaczy, wiesz, no, czy to by była ta Rzeczpospolita? Jak mówi mój mąż, marzenia muszą być racjonalne, więc myślę o... Jakby minister Rau przyjechał i powiedział, panie, bo wspaniałe przyjęcie. Na przykład, no chciałbym, to wiesz, no, już nie mogę tak precyzować. No, mogłabym być żoną polskiego dyplomaty w jakimś fajnym miejscu na świecie. Żeby była ładna pogoda, interesujący ludzie. No. A to jeśli mogę dać inspirację na te anegdoty, to słyszałem taką, jak pojechała delegacja polskiego Sejmu do Bundestagu. I no, tam byli posłowie od lewa do prawa. No i wiadomo, zanim przed właściwymi rozmowami przy stole, tak zwane icebreakery, small talki. I nagle jeden z prawicowych posłów, nie władający językiem niemieckim, prosi tłumaczkę, żeby tłumaczyć. Ona mówi okej. I poseł zaczyna, przychodzi baba do lekarza, i baba mówi, Heil Hitler. No to w tym momencie wszyscy Niemcy robią się biali, lewa część polskiej delegacji również robi się biała, tłumaczka po prostu jest na krawędzi zawału i tak, proszę tłumaczyć, Heil Hitler. No i Heil Hitler, wszyscy się patrzą po stole, na co lekarz mówi, proszę pani, ale czasy się zmieniły. A baba, czasy może tak, ale pan doktorze Mengele nie. I w tym momencie opowiadający to poseł i robi tak. No. W związku z czym Ewa, to taka inspiracja, gdybyś chciała właśnie na tym. Dziękuję. Znaczy myślałam o jakiejś placówce w kraju anglosaskim, bo tak jak już powiedziałam, nie wiem, czy jeszcze nauczyłabym się jakiegoś języka w takim stopniu, w którym mogłabym opowiadać żarty, takie nawet, jak mówisz. Jeśli chodzi o to, co mnie bawi, no oczywiście bawią mnie wpadki moje i o najbliższych. W ogóle sarkazm jest taki moim wokół i humor, mam nadzieję, że państwo docenili te próbki, które tutaj państwu zaproponowałam. Chętnie jest, urządzi przyjęcie, Ewa, jakby ktoś z jest państwa takim chciał... sposobem w ogóle na radzeniem sobie z potwornością tego świata. Dziękuję. A jeżeli wpadki, no nie ma niczego śmieszniejszego, jak mówił profesor Bardini, oczywiście nie znam pana profesora Bardiniego, przeczytam w jakimś wywiadzie w prasie kolorowej, niż facet, któremu gacie spadły, no i kupa i puszczanie bąków. Więc no, tu Łukasz wyczerpał temat. A Marcin jest koneserem tego poczucia humoru. Koneser słów i dźwięków. To idzie transmisja, Boże mi. Dobra. Ania, tego spotkania nie będzie. Nie, wiesz o to chodzi. Ania, kim byś była, gdybyś nie była aktorką? Ja mam tak podobnie, bo ja bym chciała być rentierem. Znaczy, byłabym rentierem. I tak, to jest moje marzenie, ale dążę do tego ustawicznie i wierzę, że to się wydarzy. Więc te marzenia takie realne i ja myślę, że bardzo, bardzo, to jest bardzo realne. Ja wizualizuję sobie codziennie rano, jestem rentierem i widzę siebie, jak mam piękny dom i to ja wiem, że to się uda, naprawdę. Co mnie śmieszy? Śmieszy mnie bardzo spotkanie z państwem. Jestem ubawiona. Cały czas płyną mi łzy ze śmiechu. To jest naprawdę fantastyczne. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w związku z tym, bo jest świetnie. A to trzecie? Katastrofa. Katastrofa. No to w twoim wypadku może jakaś sceniczna, fajna, na żywo? Czy pani taka doskonała, że nigdy nic? Nie, to się bardzo często zdarzało. No, zdarza się tak, że nie jesteśmy w stanie dopowiedzieć. Ale to są, wiesz, to są takie rzeczy, które nas śmieszą najczęściej na scenie, a potem jak to opowiadam, to już nie śmieszą. To jest takie dziwne, bo jest jakiś rodzaj takiej energii na scenie. Ale taka katastrofa mi się wydarzyła na przykład z dwoma spektaklami, które grałam jednego dnia. Dowiedziałam się dzień wcześniej, zadzwoniło do mnie szóste piętro. Aniu, ty jutro jesteś u nas. Ja mówię, nie, jutro jestem w teatrze, to było chyba w teatrze Komedia. Nie, jutro jesteś u nas. I ten rodzaj, jak wszystko odpływa człowiekowi, cała krew i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Widzisz tą umowę, widzisz, jak podpisywałaś tą umowę i jaka tam była kara za niestawienie się albo za odwołanie spektaklu z mojej przyczyny. I to wszystko mi tam... I już widzę, że ta moja wizja, to marzenie zostania rentierem się oddala tak straszliwie. No i
koniec końców było tak, że w jednym teatrze, w komedii przesunęliśmy spektakl pół godziny wcześniej, na szóstym piętrze przesunęliśmy o pół godziny później. Nie wyszłam do ukłonów już w komedii, tylko czekał na mnie, uwaga, transport medyczny pod komedią na sygnale. No i w tym transporcie medycznym się przebierałam. Tak się zmywałam, tak, ze wszystkiego, malowałam się tak, śminką, z takim lusterkiem, drżącymi rękoma i zdążyliśmy, zagraliśmy oba spektakle. W związku z czym wizja bycia rentierem przybliżyła się do mnie znacznie. Pani Macieju. No, znaczy odpowiem na pytanie, kim mógłbym być, tak? Czy ono tak było dokładnie, czy kim... Znaczy ja przez kim... Trudno mi na to pytanie... Znaczy mówię, że na nie odpowiem, ale odpowiadam na nie w ten sposób. Trudno mi na nie odpowiedzieć, bo ja nie wiem trochę sam, kim jestem. W sensie nie do końca jest precyzyjny mój zawód, bo ja coś tam piszę, coś tam się wygłupiałem, coś takie jakby... Nie wiem, jak o sobie myśleć i to, co wspomniałem o tej Sorbonie, o szkole muzycznej, no to prawdopodobnie te wiele, wiele lat temu była ta droga muzyczna przede mną jakoś bardziej otwarta, ale ja się jakoś tej drogi, odciąłem ją, coś tam pobrzdąkuję tam sobie na różnych instrumentach. Ale chyba to też nie była chyba ta droga, więc ja zawsze marzyłem, żeby nie być w Polsce. To było takie zawsze moje marzenie i cały czas tak sobie śnię, że jestem gdzieś w odległych krajach. Kiedyś myślałem o krajach egzotycznych, dzisiaj myślę o krajach zamożnych. Tam, gdzie Ewa będzie ambasadorową na przykład? No, ja myślę, że Ewa tam tak. Ewa, znaczy, no, ja raczej myślę o Skandynawii po prostu teraz, że to jest takie miejsce, w którym chciałbym... Mogłabyś być w Oslo, tak, ogarnęłabyś party. A to może właśnie... Ojej, to mamy świetną puentę, bo tak, bo ty jesteś fanem Skandynawii. Ja bym chciał teraz pojechać do Skandynawii, a ty mieszkałeś w Kopenhadze. Dlaczego mieszkałeś w Kopenhadze? Powiodła mnie tam zgubna siła miłości, nigdy za nią nigdzie nie idźcie. Ale ile tam byłeś czasu? Jezus Maria, 2,5 roku. I powiem ci, słuchaj, zdradzę ci jedną straszną rzecz. To, że jedziesz do bogatego kraju, to nie znaczy, że ty się staniesz bogaty. Wiem. Wiesz, to nie tak działa. To jest ten problem. Mało tego, wiesz, może się okazać, że jesteś biedniejszy. I to jest przykre bardzo, tak, bogaty tak, kraj. Ale wiesz, jeżeli masz sobie taką empatię, że na przykład jesz sobie tę bułkę z dżemem i pijesz tego Tuborga i patrzysz i cieszy twoje oko widok bogatych ludzi, prawda? Że sobie myślisz, jak super, że inni są bogaci i że mają dobrze, że oni mają ciepło. Ja sobie to mam zimno, ale... Znaczy, w ogóle z tą... Przepraszam, ja tak. Też... Bo to, ja mam też jakąś tam, powiedzmy, znajomych w Kopenhadze. Ja też jakoś tak komplementowałem kiedyś tą Kopenhagę, że Jezu, ponieważ byłem tam krótko, to nie też portfel nie poczuł, ale poczuł, ale byłem cały czas, że pięknie, oni mówią, to przyjedź tu w listopadzie i w grudniu. A tutaj muszę, przepraszam, ostatnie słowo, tutaj trzeba zaznaczyć, że listopad w Kopenhadze zaczyna się z końcem września i trwa do końca kwietnia. To jest właśnie te speller, tak, tak. To jest fajne, jak cię pocieszy, że inni mają gorzej, przynajmniej pod jakimś względem. No dobrze, drodzy Państwo, jeżeli ktoś, wiadomo, ten niezręczny moment, jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to jest właśnie teraz, na każdy możliwy... Ja uważam, że trzeba Państwa z pierwszych rzędów pytać, tak jak w klasie. Tak? A to jest świetne. Ewa, skoro dzisiaj idziesz po prostu lider w żółtej koszulce, dobrze, wybierz i każ zadać pytanie, już. Nie, serio. Nie, co Państwo tak będzie? Już, Ewa. Ja mam inny pomysł, taki będzie bardziej sprawiedliwy. Proszę z Państwa z tamtej strony odliczyć do 15 i 15 osoba zadaje pytanie. Liczymy? Dobra, sekundę. Ale jak liczymy? Tu od Pana czy idziemy? Dobra, do 15? Mamy mikrofon? Ja dam swój. Także jak ktoś z Państwa chce zrobić party z Panią Winnicką, to tak to wygląda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pani pyta. Sorry, profesor Winnicka tak kazała, ja tu... Jejku, gdybym jakieś tak wygrała w jakimś losowaniu takim z nagrodami, zagram w totolotka. Ale ja tak troszkę może mniej zabawnie, bo to, co najbardziej lubię na Instagramie teraz albo w telewizji, w śniadaniu, to są polecenia książkowe. Jakby Państwo mogli
coś nam tutaj polecić. Ja powiem, że uwielbiam reportaże, ale dobrą powieścią też nie pogardzę. To ja bardzo chętnie, mój portfel wprawdzie nie będzie szczęśliwy, ale ja tak, więc bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ewa, to jest genialny patent, naprawdę, to się na każde spotkanie. To w takim razie odpowiadasz pierwsza, polecasz coś nie swojego. Nie, to nie, to nie. Z takich, tak mogą być też nieśmieszne rzeczy? Oczywiście. Tak. To ja, dla mnie książką ubiegłego roku jest książka Wygnaniec Artura Domosłowskiego, biografia Zygmunta Baumana, Boże jedyny, Zygmunta Baumana. To jest książka, jedna z odważniejszych książek o Polsce, o historii Polski i o tragicznej historii filozofa. Bezkompromisowa, polecam serdecznie. Ewa Winnicka. Pan Maciej? O Boże. Jedna. Jedna książka. Ja teraz właściwie nie czytam żadnych nowych rzeczy, które czytam. Ja teraz niestety, proszę Państwa, przepraszam, no ja jestem teraz na etapie czytania powieści cyberpunkowych amerykańskich. Mogę Państwu polecić utwór zatytułowany Zamieć Nila Stevensona. To jest moja propozycja. A to powiedz jedno zdanie, co to jest za powieść. Nil Stevenson. I też szczerze polecam. Prawda? Tam się pojawia modne ostatnio, tam zostało, że tak powiem, po raz pierwszy użyte modne obecnie pojęcie metaversu. To się dzieje w jakiejś takiej niedalekiej czy dalekiej przyszłości w rozpadniętych już Stanach Zjednoczonych, gdzie walczą o władzę jakieś rozmaite małe, nazwijmy to, grupy. Jest dziewczyna, jest haker, jest wątek miłosny, jest zwierzątko. Pamiętasz Szczuro Jamnika? Taką? Było coś takiego, tak. Tak, to jest wspaniała jakaś figura. I jest tytułowa zamieć, czyli wirus, który zarówno atakuje, jakby jest i biologiczny, i cyfrowy. To jest taki kłopot z taką powieścią, jest taki, że ją trzeba chyba przeczytać, a nie o niej opowiadać, bo to jakoś albo brzmi jak głupota. Nie, mnie zachęciłeś, naprawdę. Zachęciłem się. No to ja polecam właśnie świeżo, jestem po lekturze. Pan Łukasz. Też stara książka, napisał ją Ota Paweł, Śmierć pięknych saren. To jest wspaniały powieścią, zbiór opowiadań, rodzaj konfesji. No w dużym skrócie jest to historia radości i smutków i tragedii żydowskiej rodziny przed wojną, w czasie wojny, po wojnie, opisana z perspektywy wędkarstwa, rybołówstwa i hodowli karpin. Tak, w dużym skrócie to... To o wędkarstwie, rzeczywiście. W ogóle o bardzo wielu różnych, o tych ważnych rzeczach, jak... Po prostu przeczytajcie to, Ota Paweł. A jak przeczytacie tę książkę, to dopiero potem wygooglajcie autora, bo ta powstanie tej powieści ma bardzo szczególną historię. Powieści tego zbiorku, bo to chyba dwie książki w ogóle są w jednej, teraz wyszły. Ania? Zeszłoroczna książka, Mireczek, Pato opowieść o moim ojcu. Znakomita. I to jest taki rodzaj trochę właśnie reportaż, znaczy to jest trochę biografia, trochę taki reportaż o dziewczynie, która szuka, próbuje zrozumieć, co się stało z ojcem alkoholikiem, w jaki sposób ten alkohol ojca zabrał. I myślę, że to jest naprawdę, jak czytałam, tam jest dużo też takich informacji, niby powszechnie znanych, a jednak zaskakujących, statystyki dotyczącej alkoholizmu w Polsce, porażające absolutnie. Pisane takim językiem bez jakiegoś patosu, tak wprost jest to podane, takim niezwykle świeżym językiem. Ja czegoś takiego jeszcze nie czytałam. Naprawdę fantastyczna książka. To zresztą ci Państwo, którzy byli, jak było wydanie spotkań z Kubą Żulczykiem i z Julkiem Strachotą, to właśnie jeden z odcinek ich podcastu, Coś paść po odwyku, jest rozmowa z autorką, też bardzo, bardzo, bardzo dobra. To jest otwarte na Spotify'u, jest na... dobrze. A to ja też polecę. Ja mam z kolei tak jak kolega Łupiński, że wracam do starej rzeczy. Czytam sobie teraz wybrane dzieła Johna Le Carrego, który jest po prostu genialnym, uważam, pisarzem. A teraz czytałem po raz, rzadko mi się to zdarza, żeby czytać coś po raz trzeci,
ale przeczytałem sobie po raz trzeci Wiernego Ogrodnika, który jest no, genialną powieścią. Powstał według mnie, to jest subiektywna ocena, niedobry film, mimo że świetni aktorzy i świetny reżyser, ale jakoś poszło w jakąś pretensję artystyczną, a Wierny Ogrodnik powieść to jest taka petarda, że hej. To Ewa, może jeszcze zrobimy, to jest świetny patent. Podaj cyfrę, tam odliczymy. 23. I teraz wszyscy uciekają. O, jeszcze wychodzi. Ale to była osoba z numerem 16. Nie, nie, pani se... No to pani 23 będzie, proszę bardzo. No, tak, mam takie przekonanie, że państwa zawody wymagają praktycznie non-stop uczenia się czegoś na bieżąco. I tak sobie pomyślałam, z tego co umiecie, co byście rekomendowali Polakom, co by im się przydało, żeby im się żyło trochę lepiej? Ale oprócz pieniędzy? Ale z tego co wy umiecie. Oprócz pieniędzy, oprócz tak? pieniędzy, tak, albo to, co ich doprowadzi do tych pieniędzy, do tego rentierstwa, albo do tego bycia właśnie organizatorem fajnych wydarzeń, gdzie będą ludzie z pieniędzmi. Możemy to tak po serio, po żartem potraktować. Ja bym polecał rozbicie dzielnicowe. No ja bym, oczywiście poczucie humoru jest taką rzeczą, którą powinniśmy mieć i takie, to co bym życzyła, nie wiem czy to rozbicie dzielnicowe by to zagwarantowało, być może tak, żebyśmy się czuli z tym, że jesteśmy średniej wielkości krajem, który średnio ma znaczenie i myślę, że to by było bardzo dużo już w takim uszczęśliwieniu nas. Ja myślę, że bardzo by nam pomogło to zdjęcie z siebie tego Chrystusa narodów i właśnie takie... No, żebyśmy znali swoje miejsce i się z tym jakoś tak bardzo pogodzili, żebyśmy nie mieli ciśnienia, że musimy być jakimś takim, no, Chrystusem narodów. Ojej, a ja tutaj sięgnę do własnego doświadczenia bardzo, bardzo krótko, bo wbrew pozorom praca pisarza polega, przynajmniej w moim wypadku polega na rozmawianiu z ludźmi. Ja cały czas się czegoś dowiaduję i w związku z tym uderzam do jakiegoś człowieka, jadę do innego miasta, czasem zaczepiam nawet, zagaduję, jak chcę coś wiedzieć, spotykam ludzi, rozmawiam z ludźmi, ludzie przychodzą na spotkania autorskie, rozmawiają, chcą coś wiedzieć i ja mam jakieś takie wrażenie, że jak poznajemy lepiej drugiego człowieka, jak go słuchamy, to stajemy się trochę jak gdyby mniej zapiekli, mniej radykalni w osądach, jacyś taki mniej głupi po prostu i to jest, jeżeli pani mnie pytała o to, co ja z mojej pracy mogę polecić Polakom, to bardzo bym chciał, żebyśmy więcej ze sobą rozmawiali i siebie słuchali nawzajem. Ja tego doświadczam bardzo, to o czym mówisz, o spotkaniach autorskich. Ja tego też bardzo fizycznie i tak naocznie doświadczam, bo im więcej podróżujemy ze spektaklami, bo to nam daje taką możliwość obcowania z państwem, z widzami, tak bezpośrednio jak tutaj dzisiaj, bo po spektaklu jest spotkanie z ludźmi, czy jak wychodzimy, idąc do busika, żeby wrócić do Warszawy, to spotykamy ludzi, którzy czekają. Ludzie naprawdę w takim kontakcie bezpośrednim są niezwykle mili, bardzo. Im więcej się rozmawia ze sobą, im więcej patrzy się sobie w oczy, tym okazuje się, że my mamy w sobie bardzo dużo życzliwości. Tylko jakoś tak siedzimy, teraz jeszcze więcej siedzimy przed komputerem i tak pozamykani w domach i gdzieś zapominamy o tej życzliwości i jesteśmy dla siebie bardzo, no to jesteśmy sfrustrowani po prostu i tacy jacyś niefajni, więc więcej dystansu pewnie też bym nam sobie winszowała wszystkim. No to ja potwierdzam, że przez jedną godzinę siedzenia na Facebooku wysłucham więcej obelg niż przez ostatnie 10 lat w realu. Także fajnie się zobaczyć w oczy. Nikt nikogo nie obraził. Dobra puenta. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję państwu tutaj. Dziękuję państwu tam za szklanymi ekranikami. Wiem, najważniejsze, znaczy nie najważniejsze, istotne. 1 marca już zapraszam. Skład się będzie ustalał, ale 1 marca tutaj we wtorek. Znaczy, tak? Więc 1 marca do zobaczenia tutaj. Teraz serdecznie dziękuję, a czwórkę gości państwa to jeszcze zaproszę tutaj za stoliki, gdyby ktoś państwa chciał podejść, albo żeby coś podpisać, albo żeby coś zapytać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.